Veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že ste urobili takú, prekonali toľko prekážok. Bardzo jestem wdzięczny panu Jezusowi, że właściwie dotarliście. A prekonaliście toľko prekážok. I tyle przeszkód pokonaliście. A to wszystko w tej túžbe, że byście przyszli a poczuwali Boże Słowo. To wszystko z powodu tego, żebyście przyszli, czy dlatego, żebyście przyszli i słuchali Jego Słowa. A ja tak widzę, że skutecznie przychodzi, już bliży się ten czas. I naprawdę widzę, że przychodzi, już zbliża się ten moment, ten czas. Kiedy ludzie będą chodzić od mora k moru. Kiedy ludzie będą chodzili od morza do morza. A będą szukać Słowo Boże. I będą szukali Bożego Słowa. Wiecie, teologii będzie wždycky dość. Wiecie, nigdy nie zabraknie teologii na tym świecie. Ale Boże Słowo. Ale Słowa Bożego, które jest Duchem Świętym wdychnute, które przez Ducha Świętego jest wniesione, to go jest stale mniej. Ciągle mniej i mniej jest go. A dusze w całym, zatiaľ mówię o całej Europie. I na razie mówię o całej Europie. Ludzie tużą po tym. Ludzie słowo. Pragną tego Słowa. Nie wiem, czyście poczuli ten mój przybieg. Nie wiem, czy słyszeliście to opowiadanie. Kto si mi zawołał, a mówi... Veľmi by som rád vás navštívil. Ktoś zadzwonił do mnie i powiedział, bardzo chętnie odwiedziłbym ciebie. A hovorím, dobre, môžete prísť, zajtra večer vás budem čakať. Ja mówię, dobrze, to niech pan przyjdzie jutro, wieczorem będę pana czekał. A bol som veľmi prekvapený touto návštevou. Byłem bardzo zaskoczony tą wizytą. Pekne hovorili slovensky. Oni płynnie mówili po słowacku. Ale potom neskôr som sa dozvedel, že títo ľudia prišli z Kanady. A zatem dowiedziałem się, że ci ludzie przybyli aż z Kanady. A tak som sa ich opýtal, ja som si myslel, že prišli z Bratislavy. I zapytałem ich, ponieważ myślałem, że z Bratysławy przybyli. Lebo tam, tam boli ubytowani w hoteli. Ponieważ tam mieszkali w hotelu. A tak, tak som sa ich opýtal, čo je ich problém. I zadałem im pytanie, z jakim problemem przychodzą. A oni mi hovoria, że... hľadajú odpoveď pre svoj život a zatiaľ ho nenašli. I oni mówią do mnie, že šukajú odpovedi dla svojho życia a dotychczas nie znaleźli jej. Že oni sa osobne poznajú s pápežom. I že osobiście znajú się s papieżem. S kardinálmi sa poznajú. S kardinálami tak samo. A hovoria, že hľadali odpoveď pre svoje životné otázky a nejak nenašli. I mówią, że właściwie szukali cały ten czas odpowiedzi dla swojego życia na te pytania życiowe i jak na razie nie znaleźli. A widział som, że boli veľmi utrápení. Widziałem, że byli tacy zmęczeni. A pytali sa ma, czy mam dosť czasu, aby som ich vypočul. I pytali mnie, czy mam dostatecznie dużo czasu, żeby ich wysłuchać. Mówię, áno, ja som si tento czas pre vás rezervoval. I ja mówię, tak, ten czas po prostu zarezerwowałem dla vás, nie bójcie się. A tak začali rozprávať svoj životný príbeh. I začali po prostu opowiadać svoje przeżycia życiowe. A hovoria, my žili sme na Slovensku. I mówią do mnie, mieszkaliśmy na Słowacji. A išli sme na výlet za socializmu, to bolo i za komunizmu, jeszcze ery komunistycznej to się wydarzyło. Pojechaliśmy na odwiedziny gdzieś. Do Talianska. Do Włoch. A kiedy sme boli blízkosti Ríma, a kiedy byliśmy tuż obok Rzymu, zastawiła nas mafia. Wtedy zatrzymała nas mafia. Pod samopalmi nam kazali, abyśmy wystąpili. I z bronią w ręku polecili nam, żebyśmy wysiedli z samochodu. A to było nasze nowe auto. I to nasz nowy samochód wtedy był. A co było najgorsze? A co najgorsze na tym było? Myśmy wystąpili z auta. Wyszliśmy z tego samochodu. Oni nasadli do auta a odeszli. Oni zabrali nam ten samochód i odjechali z nim. Ale co było najgorsze? Na zadnom sedadle leżało nasze małe dziecię. Ale co było na tym najgorsze? Na tylnym siedzeniu leżało i spało nasze małe dziecko. A myśmy z ufalości kryczali Bogu. I myśmy wołali do Pana. A prosiliśmy, aby nam ukazał, co mamy robić. I prosiliśmy, żeby pokazał nam, co mamy robić. Nie praktyzowaliśmy wiary do wtedy. Dotychczas jakoś nie aplikowaliśmy wiary praktycznie. Ale takśmy hľadali pomoc u Boha. Ale szukaliśmy teraz pomocy u Pana. A tak som dostal taką myślenkę, mówi ten muż. I ten mężczyzna mówi, że taka myśl nagle przyszła. Że
pójdziemy to tym smerom, jak szło to auto. Że pójdziemy piechotą w tym kierunku, dokąd pojechało to ten samochód. A snać si wszimnu, że tam spi wzadu to dziecię. I może zauważą, że na tylnym siedzeniu śpi dziecko. A że go wyłożą won. I że po prostu gdzieś odłożą go na uboczu. A skutecznie po mnogich kilometrach, jako išli pešo po i rzeczywiście dialnicy, po wielu kilometrach piechotą, które przeszli po autostradzie, naszli plakać swoje dziecię. Znaleźli swoje dziecię płaczące na uboczu. A tak mówili dalsze te przybiegi, żywotne przybiegi. I mówili do mnie następne życiowe przeżycia do mnie. A mówi, ja gledam odpowiedź. I o nim, on mówi, szukam odpowiedzi. Tylko przeciwieństwa są zażył. Tyle sprzeciwu zażyłem w moim tylko życiu. Tylko odmietnutia są zażył. Tyle po prostu odrzucenia. Nasz żywot był jedno utrpienie. Nasze życie było jedno wielkie ucierpienie. A gledamy odpowiedź. Teraz szukamy odpowiedzi. Prečo? Dlaczego? Prečo sme my taki, aki sme? Dlaczego my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? Prečo nás sa tieto veci takto dotýkajú? Dlaczego to nás dotykają się te rzeczy? A plakali. I płakali przy tym. A ja som hľadal odpoveď. Ja szukałem w duchu odpowiedzi. Volám na Pána. Ja wołam do Boga. Hovorím, Panie Ježišu. I mówię, Panie Jezu. Ty masz na każdą otázku odpowiedź. Ty na każde pytanie masz odpowiedź. Ja nie chcę teraz nic mudrować. Nie chcę tutaj filozofować teraz. Nie chcę tu im wykładać jakieś żywotne, psychiczne a psychologiczne wezby. Nie chcę teraz im mówić jakieś takie psychologiczne czy życiowe jakieś takie zależności. Po prostu to, co się wiąże zależności. Ale chcę twoje słowo. Ale chcę do nich powiedzieć twoje słowo. Ja wiem, że twoje słowo staczy. Wiem, że wystarczy twoje że słowo. Twoje słowo jest lepsze, jako to moje że słowo. Że twoje słowo jest o wiele lepsze niż to moje. A przychodzi odpowiedź. I przychodzi odpowiedź. Zo sveta nie są. Nie są z tego świata. Lebo ani ja nie są zo sveta. Ponieważ ja tak samo nie jestem z tego świata. Gdybyście byli zo sveta, gdybyście wy byli z tego świata, świat by was miłował. Świat kochałby was. Ale preto, że nie jesteście z tego świata. Ale dlatego, że nie jesteście z tego świata. Świat was za nienawiść. Świat nienawidzi was. A tak som im hovoril tieto slova. A więc mówiłem im te słowa. A citoval som, ako mi Duch Svätý prinášal i tieto slova. W ten sposób mówiłem, jak Duch Święty dyktował mi te słowa. A naraz sa otworzyło serce tohoto muža. I nagle serce tego męża otworzyło się. Aj serce tej żeny. I tak samo serce jego żony. Zaczęli płakać. Oni obaj zaczęli płakać. Uwierzyli tomu. Uwierzyli w to. Całym sercem uwierzyli. Całym sercem uwierzyli. A stali, a mówią. Stali i mówią. Dostaliśmy odpowiedź. Otrzymaliśmy odpowiedź. Jeszcze dnes wieczór wołam do Kanady. Jeszcze dzisiaj wieczorem dzwonię do Kanady. Że są nasiel odpowiedź. Że otrzymałem odpowiedź. Objął ma. On uścisnął mnie. A odeszli. I poszli. Przyszła pohľadnica. Przychodzi widokówka. Na Wianoce. Na święta. A tam było napisane. A tam napisane było. Brat Barkoci. Bracie Barkoci. Ďakujem vám. Dziękuję wam, że ste nám posvietili na cestu spasenia. Že zaświeciliście nám na drogę zbawienia. A my sme už prijali Pána Ježiša. My też przyjęliśmy Pana Jezusa. Chodíme do zboru. I chodzimy na nabożeństwa. A już mamy odpowiedź na otázky svojho života. Teraz już mamy odpowiedź na pytania w naszym życiu. Tą odpowiedzią je Pán Ježiš. A tą odpowiedzią jest sam Pan Jezus. A wtedy som zistil, že prišli až od mora. Wtedy stwierdziłem, że dopiero z Kanady oni przyszli, za morzem. A potom som sa dozvedel, że niekto w Niemiecku im volal do Kanady. I potem dowiedziałem się dopiero, że ktoś z Niemiec dzwonił do nich do Kanady. A hovorili, wieš čo, príď navštív tohoto brata. I mówili do nich, czy wiecie co, przyjedźcie i po prostu odwiedźcie tego brata. A ja som nevedel, że tento človek preto prišiel na Slovensko. I nie wiedziałem, że ten człowiek dlatego przyszedł na Słowację, ponieważ szukał słowo od Pana. A ja som nie swoje słowo mu dałem. I ja nie swoje słowo mu dałem. Ja jego słowo dałem. Ja po prostu jego słowo przekazałem. A to słowo przywiedło k životu. I to słowo przyprowadziło go do życia. Ludzie będą chodzić od mora k moru. Ludzie będą chodzili od morza a do morza. Słowo Boże. I będą szukać słowa Bożego. Ale nie znajdą. Ale nie znajdą. Pan Jezus powiedział, czy a znajdę wiarę, kiedy przyjdzie. A Pan Jezus powiedział, czy znajdę wiarę wtedy, kiedy powrócę. Czy znajdzie na tejto ziemi wiary? Czy znajdzie wiarę wtedy? Wiecie, co to znaczy
mieć wiarę w Jezusa. Wiecie, co znaczy mieć wiarę w Pana Jezusa? To znaczy nie len poczuwać Jego słowa. To znaczy nie tylko słuchać Jego słowa. Uwierzyć Jego słowu. To znaczy uwierzyć w Jego słowo. Przemienić Jego słowa do swojego osobistego życia. Zmienić Jego słowo do swojego osobistego życia. To jest wiara. To znaczy wiara. Abyśmy się przemieniali na Jego obraz. Żebyśmy zmieniali się do Jego obrazu. Abyśmy się zaczęli Jemu podobać. Żebyśmy zaczęli podobać się Jemu. Aby ludzie widzieli. Żeby ludzie patrzyli, widzieli. Że my jesteśmy Jego. Że my jesteśmy Jego. Budu hľadať slovo. Będą szukali słowa. Ale my musimy być miastem leżącym na vrchu. Ale my musimy być tym miastem, które jest położone na górze. My musimy być tym światłem świata. Musimy być tym światłem świata. A Pan Jezus mówi, że świeca jest położona na świeczniku. A Pan Jezus mówi, że świeca położona jest na świeczniku. A nie smie być zakryta. I nie może zostać zakryta pod korcem. Ale jest potrzebne, aby była wywyższona na tym Ale świecie. Potrzebne jest, żeby po prostu została wywyższona na tym świecie. Aby świeciła wszystkim. Żeby wszystkim świeciła. Pan Jezus nam nie mówił, że mamy być chramowe lustre. Pan Jezus nie powiedział do nas, że my mamy być takie lampy świątynne. Ale powiedział, my mamy być jako ta świeca. Ale powiedział do nas, że mamy być właśnie tak jak ta świeca. Przedstawcie sobie, że z takim wielkim lustrom byście... Wyobraźcie sobie, że z takim ogromną lampą świątynną poszlibyście gdzieś. A jeśli byście hľadať nieodkotulaný grosz. I poszlibyście z tym szukać pieniądz, który się zgubił. Nie, tam potrzebna jest mała świeczka. Nie, tam jest potrzebna mała świeczka. Ale ta świeca, która świeci. Ale ta świeczka właśnie, która świeci. Bądźmy tymi to świecami. Bądźmy tymi świecami. Tam, gdzie się nachadzasz. Tam, gdzie jesteś teraz. Tam w tej bani. Tam w kopalni. Tam na twoim pracowisku. Tam, gdzie pracujesz. Teraz się wszyscy dziwają na ciebie. Teraz wszyscy patrzą na ciebie. Oni są tak twarzą, że się cię nie przyjmują. Oni tak po prostu udają, że nie obchodzisz ich. Oni czekają, że jak się zachowasz w krytycznych, złożonych sytuacjach. Ale oczekują, jaka będzie reakcja twoja w krytycznych i trudnych sytuacjach. Mały chłopczyk pozerał pana farara, jako oprawuje płot. Mały chłopak patrzył na pana księdza, który naprawia płot. A pan farar go pochwalił, a mówi: Janiczko, cieba to wszak zaujma, ako sa oprawuje płot. A ksiądz tak go pochwalił, tego chłopaka, i mówił: Janko, to ciebie interesuje, tak? Jak się naprawia płot, w jaki sposób? Ale nie, pan. A on mówi: nie, nie, proszę księdza. Ja czekam, kiedy si buchniecie na prostu. Ja czekam, kiedy uderzysz po palcu. A co potem powiecie? I jaka będzie potem pana reakcja? W krytycznej sytuacji, jak reagujemy? Po prostu w krytycznej sytuacji, jaka jest nasza reakcja? To jest nasze świecenie. To jest właśnie ta świeca. Kiedy buchniemy lokieć. Kiedy łokciem uderzymy. Co powiemy? Co wtedy powiemy? Kiedy nieco się nam przewraci. Kiedy coś po prostu wywróci nam się. Co z nas wyleci? Co z nas wyjdzie? Mamy na Słowensku. Na Słowacji mamy takie przysłowie, że z dziurawego dęba sowa wyleci. Że z dęba, który jest dziurawy, zawsze wyleci sowa. Oni nie może stale z nas sowa wylietać. Nie może z nas ciągle ta sowa wylatywać. No bo my nie jesteśmy przybytok presowi. Ponieważ my nie jesteśmy mieszkanie dla sów. Ale nasze ciała są chramą Ducha Świętego. Ale nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. A Duch Święty przebywa. A Duch Święty mieszka w naszym ciele. A kiedy buchniesz łokieć? A kiedy uderzysz łokciem? Powiedz chwała Panu. Powiedz chwała Bogu. Albo halleluja. Albo halleluja. A nie. A nie w ten sposób. No to sowa wyleciała. Ponieważ to jest właściwie ta sowa, która wylatuje. W krytycznych chwilach żywota si ludzie przyjmują, ako sa zachowa. W momentach krytycznych w twoim życiu ludzie patrzą, w jaki sposób ty zachowasz się. Ale nie len na naszych pracowiskach. Ale nie tylko w miejscach pracy. Ale i w domu. Tak samo i w domu. A i moja marzelka si przyjma. Moja żona tak samo bacznie śledzi moje życie. Moje dzieci si przyjmają. Moje dzieci tak samo śledzą. A snaż ja sama kopię. I starają się naśladować mnie. Buďme príkladom. Bądźmy przykładem. Pan Jezus Chrystus mówi. Pan Jezus Chrystus mówi. To jest ten, który ma miluje. Ten jest ten, który mnie kocha.
Kto nasleduje, naplnia moje slova. Który wypełnia moje przykazania. Janovo Evangelium 14. kapitola. Ewangelia Jana 14. rozdział. 21. werset. 21. werset. Mówi, ten ma miluje. Mówi, to ten miłuje mnie. Kto czyni moje słowo. Który wykonuje moje słowo. A 23. werset. Mówi, abyśmy się nahodou nie pomylili. A 23. werset mówi, żeby przypadkiem nie uczynilibyśmy błędu, że ten ma nie miluje i że ten nie kocha mnie, to moje słowo nie napełnia. Kto nie wypełnia mojego słowa. Wiesz, chcę się cię opytać, chcesz miłować Pana Jezusa? Wiesz, chcę zadać ci pytanie, czy chcesz kochać Pana Jezusa? Ale tak miłować, ako sa to jemu lubi. Ale właśnie tak kochać, jak jemu się podoba. Nie tak, jako sa to ciebie lubi. Nie tak, jak tobie by się podobało. Ale tak, jako sa to jemu. Ale tak, jak jemu się podoba. Lebo niektórzy tak milują Pana, jako powiem wam taki przykład. Ponieważ powiem wam taką ilustrację. Że niektórzy tak milują Pana. Że są ludzie, którzy w ten sposób kochają Pana. Przedstawcie sobie, że moja małżonka ma krasną zahradę. Wyobraźcie sobie, jak moja żona ma piękny ogród. Ma krasne kwety tam. Piękne kwiaty rosną w tym ogrodzie. A ja jej chcę sprawić radość. I ja chcę zrobić jej radość. Chcę jej pokazać, jak ją bardzo miluję. Chcę pokazać jej, jak bardzo ją kocham. A wiecie, co urobim? Czy wiecie, co ja zrobię? Celu zahradku jej pozbieram kwety. Cały ogród po prostu powycinam te kwiatki. A doniesie mi wielką kwiatkę. I przyniosę ogromny bukiet. A powiemy, żena moja. I powiem, żono. Pozry, tak to cię lubię. Popatrz, w taki sposób cię kocham. Ona powie, ty si sa zbohol. Ona mówi, ty zgłupiałeś, chłopie. Ty nie tak miluj Pana, ako ty chcesz. Nie w ten sposób kochaj Pana, w jaki sposób ty chcesz. Nie tak, ako to ciebie wymowuje. Nie tak, jak tobie by było na rękę. Pytaj sa, ako ty możesz tak milować Pana, że on je pocieszy mi. Spytaj się Pana, w jaki sposób ty możesz kochać Pana, żeby on miał radość. A on ci to odpowiada. I on odpowie ci w słowie. Ten ma miluje. Ten kocha mnie. A moje słowo zachowuje. Kto słowo moje zachowuje. Kto żyje Bożym słowem. A więc kto żyje Bożym słowem. Nie bądźmy len kazatelmi słowa. Nie bądź tylko kaznodziejami słowa. Ale bądźmy czynicielami. Ale bądźmy wykonawcami słowa. Nie bądźmy len posłuchami. Nie bądźmy tylko słuchaczami. Ale kiedy pójdziemy do domu. Ale kiedy wracamy do domu. Napełniajmy to słowo. To wypełniajmy to słowo, to słowo. Żyjmy tym słowem. I nasz Pan będzie się cieszył. A da nam świadectwo, to moje dziecię, i miluje. Da nam świadectwo, że to dziecko kocha mnie. Aleluja. Przeczytamy Boże słowo. Przeczytamy teraz słowo Boże. Z drugiej Księgi Królowej. Druga Księga Królewska. 6. kapitola. 6. rozdział. Przeczytamy pierwszych 7 wersów. Przeczytajmy pierwszych 7 wersetów. Druga Księga Królewska, 6 rozdział, pierwszych 7 wersetów, strona 408 w brytyjskich tłumaczeniach. Pewnego razu rzekli uczniowie proroccy do Elizeusza. To miejsce, gdzie przy tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce, abyśmy mogli znieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł, idźcie. A jeden z nich rzekł, racz i ty pójść ze swoimi sługami. A on odpowiedział, owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. A gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał, ach, mój panie, ona była pożyczona. Wtedy rzekł mąż Boży, gdzie wpadła? A gdy on pokazał mu miejsce, uciął kij i rzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. I potem rzekł, podnieś ją sobie. Ten zaś, sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Velmi zaujímavý oddiel Božieho slova. Bardzo ciekawy tekst Słowa Bożego. Synovia prorokov sú spolu so svojím pánom. Učňovie prorocy są razem ze swoim pánem. A učia sa Božie slovo. I učą się Słowa Bożego. Učia sa žiť s pánom. Učą się życia z pánem. Učia sa na pamięć výroky Hospodina. Učą się na pamięć słowa pána. Wiecie, w czasie Elizea a Eliasza. Wiecie, w czasach Elizeusza i Eliasza były tak zwane prorockie szkoły. Były tak zwane szkoły prorocze.
A tieto prorocké školy tak fungovali. I te proročé školy tak działały, že tí mladí proroci sa učili výroky Hospodinové na spamäť. Že ci młodzi prorocy učili się te výroky Pána na pamięć. A potom, keď prišiel na nich Duch Hospodinov, a potom, kiedy Boží Duch stąpił na nich, tak oni začali pripomínať a prorokovať. To oni začínali slova Pána pripomínať v ten spôsob prorokujúc. Tie výroky Hospodinové, ktoré sa naučili z pamäti. Tak pripomínať slova Pána, ktoré kiedyś naučili sa na pamäť. Tak skrze Ducha Božieho oni pripomínali. A więc przez Bożego Ducha przypominali. A toto boli vlastne prorocké školy. I vlastne taký bol cel škôl proročích. To bol základ. Základom prorockých škôl bolo Božie slovo. I właściwie podstawą szkół proroczych to było Boże słowo. Ale keď prorok rástol ďalej, ale kiedy prorok wzrastał a poznawał swojego Pana i lepiej poznawał swojego Pana, Pan mu zwestował aj te budúce veci. Pan Jezus objawiał mu i te przyszłe rzeczy. A podobnie funguje aj proroctwo nowozakonnej doby. I w podobny sposób działa proroctwo, jeżeli chodzi o Nowy Testament. Kto si mi podal proroctwo na papiery? Ktoś po prostu wysłał mi proroctwo na kartce papieru. A powiedział, braćanko, posłuch toto proroctwo. I powiedział, Szanko, po prostu sprawdź i oceń to proroctwo. A ja czytam. Czytam. A tam było, toto sa stanie, tak toto bude, I tam było napisane, tak się stanie, wtedy się stanie, to będzie miało miejsce i tak dalej. A ja mówię, a prečo si myslíte, že toto je proroctvo? A ja bych pytam, dlaczego myslíte, že to je proroctvo? No lebo hovorí o budúcnosti. A oni mówią, no ponieważ przepowiada przyszłość. Ale hovorím, proroctvo má základ v Božom slove. A ja mówię, ale proroctvo má podstawę v slove Božom. Ako to? A jak to jest? Lebo Božie slovo nám hovorí, nech slovo Kristovo bohate prebýva vo vás. Słowo Boże nam mówi, że niech to Boże Słowo przebywa w nas obficie. A Pan Jezus Chrystus mówi, że kiedy Ojciec pośle tego Ducha Prawdy... Ja Pan Jezus mówi, że kiedy Ojciec pośle tego Ducha Prawdy... Ducha Świętego. Czyli Ducha Świętego. Ten Duch Święty wam przypomnie wszystko, co powiedział. Ten Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ale ako nam przypomnie Duch Święty... To, co Pan Jezus powiedział, kiedy nie wiemy, co powiedzieć. Ale w jaki sposób On nam może to przypomnieć, kiedy my nie znamy Pana wyroków? Preto my potrzebujemy poznać wyroki naszego Pana. Dlatego my musimy poznać wyroki naszego Pana Jezusa. Potrzebujemy, aby Słowo Chrystowo bohacie przebywało. My potrzebujemy, żeby Słowo Boże w obficie przebywało w naszych sercach. Abyśmy poznali Słowo Boże. Żebyśmy znali Boże Słowo. Abyśmy byli pełni Słowa Bożego. Żebyśmy byli napełnieni Bożym Słowem. A Duch Święty... zacznie wynaszać z naszego wnętrza. A Duch Święty zaczyna wynosić z naszego wnętrza. Zaczyna nam przypominać. Zaczyna przypominać nam to słowo. To słowo. Pod wedeniem Ducha Świętego prorokujemy. Pod prowadzeniem Ducha Świętego my prorokujemy. A potem mówi jeszcze dalej. A potem dalej jeszcze kontynuuje. A i budúce veci wam będzie zwestowane. I tak samo rzeczy przyszłe objawi wam. Widzicie? Teda základ proroctwa nie je v tom, že čo bude v budúcnosti. A więc podstawa proroctwa to nie jest kwestia przyszłości, ale základ proroctwa je Božie slovo pripomínané Duchom Svätým. Ale podstawą proroctwa to jest Boże słowo, które Duch Święty przypomina. To jest slovo Kristovo, które nam Duch Święty w tej sytuacji przypomina. To jest słowo Chrystusa, które Duch Święty właśnie w tej sytuacji nam przypomni. A aj budúce veci nám bude zvestovať. A potom mluví, tak samo i rzeczy przyszłe objawiam vám. Ja som nevidel základ Božího slova v tom proroctve. A v tom proroctve, ktorý dano mi, żebym posądził, po prostu nie widziałem podstawy Božego slova. Ja som tým ľuďom povedal, viete, ja tu vidím všeličo iné, len nie proroctve. A powiedziałem do tych ludzi, viete, przepraszam, ale widzę tutaj wszystko inne, tylko nie Boże słowo. Skôr sa mi to vidí ako nejaká veštba do budúcna. Bardziej wygląda mi to jako taká wróżba do przyszłości. Ale nie proroctvo. Ale nie proroctwo. Lebo nevidím základ Božieho slova. Ponieważ tutaj nie widać tego fundamentu Słowa Bożego. A boli veľmi nevravživí na mňa. I tacy byli bardzo nieprzyjacielscy wobec mnie. Lebo nie wiedzieli to przyjąć. Ponieważ nie potrafili przyjąć tego. Ale nieskôr som widział. Ale później zobaczyłem. Że ten człowiek,
który to robił, że człowiek, który przepowiadał to, pisał te proroctwa, on to pochopił. Zrozumiał to. On czynił pokanie. Pokutował. On się wrócił späť k Pánu. Powrócił z powrotem do Pana. Wrócił się späť k Bożemu. Powrócił z powrotem do Słowa Bożego. W tych prorockich szkołach wyuczował prawie teraz Elizeusz. A więc w tych szkołach proroczych właśnie teraz nauczał Elizeusz. Oni go nazywali swoim Panem. I nazywali go swoim Panem. A to jest tak krasne. I to jest takie cudowne. Kiedy widzimy, że ich było tak wiele. Kiedy widzimy, że tych uczniów prorockich było tak dużo. Że już się nie pomieścili tam w tym biwaku. Że po prostu już nie mieli miejsca tam w dotychczasowym pomieszczeniu. A przyszli k swojemu panowi. I podchodzą do swojego pana. A powiedali mu swój problem. I mówią mu, z czym mają problem. Powiedali im swój umysł. Powiedzieli mu swój zamiar. A tu się chcę zastanowić. I tutaj chcę zatrzymać się przez moment. Kiedy masz jakiś zamiar w swoim życiu. Jeżeli masz jakiś zamiar w swoim życiu. Ty przyjdziesz ku swojemu panowi. Czy przychodzisz najpierw do swojego pana? A powiesz, Panie. I powiesz mu, Panie. To a to mam w swoim sercu. To i to mam w swoim sercu. Takie to myślenki, takie to plany. Takie myśli, takie plany. Panie, co ty na to? Panie, co ty na to powiesz? Ako to ty widzisz? W jaki sposób ty na to patrzysz? Radzisz się ze wszystkim z Panem. Czy ty ze wszystkim doradzasz się z Panem? Uwidzisz pięknego chłopca. Zobaczysz pięknego chłopaka. A powiesz, to by był dobre pre mnie jako mąż. I powiesz, o, on by był dobry dla mnie jako mąż. Albo uwidzisz piękne dziewczę. Albo zobaczysz śliczną dziewczynę. A to by była dobra małżonka. I powiesz, o, dobra żona pewnie byłaby dla mnie. A potem? A potem? Kiedy to stanie? Kiedy to się wydarzy? Czesi mieli jedną taką pieseń, że zapłacz, weź masz, co si chcel. Czesi mieli jedną taką pieśń, śpiewali, że teraz już możesz płakać, ponieważ otrzymałeś to, co chciałeś. Preto, że się nie radzimy z Panem. Ponieważ my nie doradzamy się z Panem. A oni mieli tu Bożą mądrość. I oni mieli tą Bożą mądrość. Lebo mieli Bożą bazę. Ponieważ mieli Bożą bojaźń. Oni si mogli powiedzieć, chcemy dobrą rzecz. Mogli powiedzieć dla siebie, no my chcemy dobrą rzecz. My mamy na to. My po prostu zrobimy to, jesteśmy zdolni. My tu tolki. Jest nas tu tyle. My si z tym poradzimy. I po prostu damy rady. Po co byśmy jeszcze z tym zaciążowali Pana? A więc po co jeszcze byśmy z tym troszczyli Pana? Ale oni mieli Bożą bazę. Ale mieli Bożą bojaźń. Napriek tomu, że czuli się schopni. Pomimo tego, że czuli, że są zdolni to zrobić. Byli mali a silni. Byli młodymi i silnymi. Iśli k swojemu panowi. Poszli do swojego pana. A powiedali mu. I tu swoją myślenie. Powiedzieli mu ten swój pomysł. A ty mówisz o wszystkim ze swoim panem. Czy ty też o wszystkim rozmawiasz ze swoim panem? Radzisz się z nim. Czy ty zaczerpiesz rady zawsze u niego? Albo idziesz za swoim rozumem. Albo idziesz za swoją myślą, rozumem. A kiedy dosiągniesz to, co masz. I kiedy osiągniesz to, co już masz. Tak potem płaczesz. Wtedy płaczesz. A trapisz się. I twoja dusza się nęka, trapi. A mówi, dowol, abyśmy odeszli w Jordan. I oni... Oni mówią, pozwól, żebyśmy poszli nad Jordan i drzewa pościnali. A on im powolił. I on powiedział, idźcie, czyli pozwolił im. Ale im to nie starczyło. Ale nie wystarczyło im to. Pójdź, a ty, panie, pójdź ty z nami. Panie, chodź i ty razem z nami. Wiesz, ty, kiedy się modlisz za niecią. Wiesz, ty, jeżeli za coś prosisz, modlisz się. A kiedy ci Pan Bóg powie, ano. A kiedy Pan Jezus ci powie tak, słucham z tym. Ja po prostu akceptuję to, zgadzam się z tym. Nie rozbiegnij się rychło. To ty nie uciekaj szybko. Ale powiedz, Panie. Ale powiedz, Panie. Pójdź, a ty ze mną. Ty też pójdź ze mną. Bądź ze mną w tej sytuacji. Bądź ze mną w tej sytuacji. Ja cię potrzebuję. Ja potrzebuję ciebie. Wspomnijcie się jako... Ako Gospodin mówi Mojżeszowi. Pewnie wspominacie, jak Pan Jezus, Pan Bóg mówi do Mojżesza. A mówi, wyweź mój lud. I mówi do niego, wyprowadź mój naród.
A Mojżesz sa modli a hovorí: Hospodine. A Mojżesz się modli i mówi: Panie. Ak nie pójdzie twoja twarz przed nami. Jeżeli twoja twarz nie pójdzie przed nami. Nie wyprowadzaj nas won. To ty nie wyprowadzaj nas precz. Widzicie, Mojżeszowi nie starczyło tylko, że Pan Bóg chciał. Nie wystarczyło Mojżeszowi tylko to, że Pan Bóg chciał, żeby on to zrobił. Ale Mojżesz chciał więcej. Ale Mojżesz pragnął więcej. Panie, niech twoja twarz idzie przed nami. Panie, niech twoje oblicze podąża przed nami. Ja chcę widzieć twoją twarz. Ja chcę oglądać twoją twarz, mój Panie. Chodź przede mną. Idź przede mną. A twoja straż niech idzie za mną. A twoja straż niech za nami kroczy. A wtedy będę miał pokój. Panie, chodź tak samo z nami. Idziemy dobrą rzecz robić. Idziemy dobrą rzecz wykonywać. Wiem, że ty też tak tego pragniesz, żebyśmy to czynili. Chodź, ale ty z nami. Ale Panie, chodź tak samo i ty z nami. Halleluja. Widzicie? Widzicie to? To nie jedno, jak robimy rzeczy. To nie jest obojętne, w jaki sposób te rzeczy robimy. Kiedy som išiel sen na toto zimowisko k vám. Kiedy wybierałem się, że pójdę tutaj na to zimowisko do was, tak som volal a hovoril som: Panie Ježišu. To wołałem do Pana i mówiłem: Panie Jezu, chodź przede mną. Chodź przede mną. Przypraw te serca. Przygotuj te serca. Przypraw tych ludzi. Przygotuj tych ludzi. Przypraw całą tę sytuację. Przygotuj całą tę sytuację. Panie, na co by som tam išiel bez ciebie? Panie, po co ja bym tam był bez ciebie? A pójdź za mną jako zadna straż. I chodź ze mną jako tylnia straż. Ja mam radość. I mam radość. Ja wam to nie wiem wyrozprawać. Moje serce plesa. Nie potrafię powiedzieć wam to, ale moje serce raduje się. Bo jest tu Pan Jezus. Ponieważ Pan Jezus jest tutaj. Alleluja. A praworadzie sa dotyka mnie. W pierwszym rzędzie dotyka mojego serca. A ja wiem, że sa dotyka i was. Wiem, że tak samo dotyka i was. Panie, pójdź ty z nami. Panie, chodź tak samo z nami. Idziemy dobrą rzecz robić. Idziemy z dobrym zamiarem. Ale bez ciebie nie pójdziemy. Ale bez ciebie nie pójdziemy, Panie. Pójdź ty z nami. Chodź tak samo z nami. A Pan powiedział, i Pan powiedział, Elizeusz powiedział: Dobre, idę. Owszem, pójdę. A oni przyszli do Jordanu. I oni przychodzą nad Jordan. A na brzegu Jordana wycinali stromy. I nad brzegiem Jordanu ścinali drzewa. Wiecie, dawał sobie otázku, dlaczego przyszli do brzegu Jordanu. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego na to akurat miejsce nad Jordan przyszli. Dlaczego nie išli niekde indziej? Dlaczego nie poszli do któregoś innego miejsca? Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Bo te stromy przy tym Jordanie. Ponieważ te drzewa przy Jordanie mali wiele wlahy. Miały wiele wilgoci. A to były huste stromy. I to były takie potężne, gęste drzewa. A były to pewne stromy. I były bardzo mocne. A oni przyszli tam, do Jordanu. A więc przychodzą nad Jordan. A pracowali. I pracują. Wiesz, nie uświadomili si, że są blisko Jordana. Wiecie, nie uświadomili sobie, że stoją tak blisko nad Jordanem. Oni byli tak nadszeni w tej pracy. Oni tak gorliwi byli w tej pracy. Oni sekali. Oni rąbali. 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 Ale si w ogóle nie uświadomili, że są wszystko blisko Jordanu. Wcale nie uświadomili sobie, że stoją nad Jordanem. Wiecie, co znamy na słowo Jordan? Czy wiecie, znacie znaczenie tego słowa Jordan? Smrć. Śmierć. Wiecie, wszystko, cokolwiek robimy. Wiecie, zawsze cokolwiek my czynimy. A kiedy tu najszlachetniejszą pracę nawet tę najlepszą, najszlachetniejszą pracę wykonujemy. Wszystko jesteśmy blisko smrci. Zawsze jesteśmy tuż nad śmiercią. Już som vám hovoril ten príbeh, jak som išiel na jednu evangelizáciu. Mówiłem już do was ten po prostu moje doświadczenie, kiedy jechałem do Chorwacji na ewangelizację. A predbiehal som jeden kamion. Wyprzedzałem jednego tira. Nic przede mną som nie widział. I nie widziałem nic przed sobą. A zrazu, preto som nic nie widział, lebo zrazu klesala i dlatego nic nie mogłem zobaczyć, ponieważ teren się obniżał. Droga w dół. A ja naraz widzę, jak się wynoria z głębi światła. Ja nagle widzę światła, jak z głębokości po prostu. A przede mną się objawiło auto. Przede mną samochód jedzie. Ale som stačil zvolať: Boże, buď mi milosť. Ja tylko zdążyłem zawołać: Panie, bądź mi łaskawy. A ja nie wiem, jak som wiedział minut ten nakładiak. Nie wiem, w jaki sposób potrafiłem wyprzedzić tego tira. Ale minął som aj toho protiidúceho
Aj. Ale nie spotkałem się ani z tirem, ani z tym samochodem, który jechał z naprzeciwka. Ako dobrze, że iść ze mną Pan. Jak dobrze, że Pan Jezus podróżował ze mną. Wszystko jeden krok ku śmierci. Zawsze tylko jeden krok od śmierci. Albo sam iść ze swoją małżonką, ze swoimi dziećmi. Albo ze swoją żoną, albo ze swoimi dziećmi podróżowałem. Iśliśmy na misję. I jechaliśmy na misję. Do jednej romskiej rodziny. Do jednej rodziny cygańskiej, romskiej. Uczył są ich piosenki. Uczyłem ich pieśni. Śpiewaliśmy. Śpiewaliśmy razem. Osławaliśmy Pana. Chwaliliśmy Pana. A naraz zhasło światło. I nagle ciemność. A nastał taki zmetok w domu. I taki jakby ruch w domu powstał. A ja sam wnimał, że nieco się stało, nieco niedobre się stało. I ja czułem, że coś niedobrego się dzieje. A niekto wybiegł wąs z domu, aby zakrócił späć pojazd. I ktoś wyszedł z domu, żeby z powrotem korki i bezpieczniki właśnie włączyć. A kiedy się znowu rozświeciło? I kiedy znowu było światło? W drzwiach stał młody mąż. W drzwiach stanął młody człowiek, który zaprawę wrócił z więzienia z tej rodziny. Który właśnie powrócił z więzienia, był on członkiem tej rodziny. A mówi, dnes wieczór będzie tu wrażda. I mówi, dzisiaj wieczorem będzie tutaj morderstwo. Dobiegł k skryni. Przybiegł do szafy. Wyciągnął szuflik. Otworzył szufladę. Wyciągnął wielki nóż. Wyciągnął taką maczetę, taki nóż duży. Postawił się do drzwi. I stanął w drzwiach. Pozerwał się na mnie. Patrzył na mnie. A szkripał zubami. I zgrzytał zębami. Tak nahlas szkripał zubami. Tak głośno to robił, że mi to było aż nieprzyjemne. Że aż tak w uszach mi to było takie nieprzyjemne. A są obawy, że sam popukają w zuby. Miałem takie obawy, że popękają zęby. A tak zowinął ten nóż w swojej ręce, mówi, dnes wieczór tu będzie wrażda. I ten nóż tak trzymał swoje ręce i powiedział, dzisiaj wieczorem będzie tutaj morderstwo. Nikt z tych Romów się nie smiał ani pochnąć. Nikt z tych Cyganów nie mógł się poruszyć. A ja sam się tak obrócił k Bogu. I tak obróciłem się do Pana. A w duchu sam się zaczął modlić. I w duchu zacząłem się modlić. Mówię, Panie Jezu. Mówię, Panie Jezu. Widzimy, że ten człowiek mnie chce zabić. Widzę, że ten człowiek przyszedł po mnie i mnie chce zabić. Panie, a tylko to było mojej służby. Panie, jeżeli dotychczas to była moja służba. Dziękuję Ci. Dziękuję za te lata przeżyte. Że dotychczas zachowałeś mnie. Ty byłeś moim Panem. Ty byłeś moim Panem. A proszę Cię, zachowaj moją rodzinę. Proszę Cię, zachowaj moją rodzinę. Do Twoich rąk zakładam. Do Twoich rąk polecam Ciebie. A Duch Święty mi mówi. I Duch Święty mówi do mnie. Opytaj się. Zapytaj Go. Prečo trápiš svoju dušu? Dlaczego nękasz swoją duszę? A ja mu hovorím. Ja pytam go. Prečo trápiš svoju duszę? Dlaczego nękasz swoją duszę? On sa tak udivene pozrel. I on tak ze zdziwieniem popatrzył na mnie. Teba zaujíma, prečo ja trápim svoju duszę? I mówi, ciebie interesuje, dlaczego ja nękam swoją duszę? A ja hovorím, áno. Ja mówię, tak. Ja chcę wiedzieć, prečo ty trápiš. Ja chcę wiedzieć, dlaczego ty nękasz swoją duszę. Tak to mi pokynul z tym wielkim nożem. Tak chodź do tej miejscowości, i z tym, to i z tym nożem pokazał mi, chodź do tego pomieszczenia, tam wyjaśnię ci to. A ja sam wstał. Ja wstałem. I szedł sam do tej miejscowości. I poszedłem do tego pokoju. I szedł za mną. Poszedł za mną. Posadził mnie na taką pościel. Kazał mi usiąść na łóżku. Nóż miał za moim chrbtem. I nóż trzymał za moimi plecami. A mówi mu. Ja mówię do niego. Prečo trápiš svoju duszę? Dlaczego nękasz swoją duszę? Prvnež ma zabijesz. Najpierw zanim mnie zabijesz. Chcę ci niečo powiedzieć. Ja chcę coś powiedzieć ci. Że cię Pan Jezus miłuje. Że Pan Bóg cię kocha. A ja cię miłuję. I ja tak samo cię kocham. A chcę, abyś prvnež to urobisz, abyś to wiedział. I chcę, żebyś zanim to uczynisz, żebyś to wiedział, był tego świadomy. A tak sam sa zošuchol dole z kolien. Z tej pościeli. I tak na kolana. Uklękłem na kolana z tego łóżka. Otoczony chrbtem k niemu. Obrócony grzbietem do niego. Zodwihol som si ruky. Poniosłem ręce.
A začal som sa modliť. I začal sa modliť. Drahý Pane Ježiš. Drogi Panie Jezu. Ty vidíš, ako tento človek trápi. Vidíš, jak ten človek nenka svoju dušu. A ty ho predsa miluješ. A ty prečeš kochaš go. Prosím ťa, Pane. Prosím tebe, Pane. Dotkni sa jeho srdca. Dotkni jeho srdca. Ukáž mu veľkosť svojej lásky. Pokáž mu veľkosť svojej milosti. A jak som sa modlil a volal som za neho. I keď sa modlím i volám za neho. Počujem, ako plače. Slyšam, jak on plače. A otočím sa, hovorím, prečo plačeš? I obrúčam sa i pýtam, dlačego plačeš? A on hovorí, lebo ma nikto nemá rád. On hovorí, ponieważ nikt mnie nie kocha, nie lubi. Preto som ja taký zlý. Dlatego ja jestem taký zły. A hovorím, nerozumieš, že ťa Pán Ježiš. A ja hovorím, či ty nerozumieš, že Pán Búh ťa kocha? A ja ťa mám rád. Ja tak samo kocham ťa. Nechcel by si prijať Pána Ježiša do srdca. Či nechcelbyš prijať Pána Ježiša do svojho srdca? A on hovorí, neviem, ako to mám. A on hovorí, ja neviem, v jaký spôsob. Povedz, ja hovorím, choď, uklenkni obok mne. Chytil ten nôž, hodil ho na podlahu. I šmíkal sa celou miestnosťou. Ten nôž rzucił na podłogę. A šmíkal sa celou miestnosťou. I przez cały pokój po prostu ten nóż tak ślizgał się. Krakol si vedľa mňa. Uklonk obok mnie. Plakal. Płakał. Vyznával svoje grzechy. A viedol som ho modlitbou pokánie. Prowadziłem go w modlitwie do pokuty. Prijal Pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Prijal Pána Ježiša do svojho srdca ako osobistého zbaviteľa. A potom sme stali. A potom staliśmy. Objali sme sa. Obaj uštisnuliśmy się. Plakali sme obidvaj. Pokaliśmy obidvaj. A vyšli sme von z miestnosti. I vyšliśmy z tego pokoju. A moja manželka hovorí, tatinko. I moja žena mówi do mnie, kochany. Vieš čo, Ja som si myslela, že s jedným si išiel dnu a s druhým si vyšiel. Ja myslávam, že s jedným človekem ty všedveš a s úplne iným ty vyšedveš. Vôbec sa na neho nepomodoval ten druhý, čo vyšiel. Poprostu nebyl podobný do tego pierwszego človeka, ten druhý, ktorý vyšedl. Tvár mu žiaril. Tvář mu promieniala. Lebo v jeho srdci už bol Pán. Ponieważ v jeho srdcu už bol Pán Jezus. Pane. Poď s nami. Poď s nami. Nechcem ísť sám. Ja nechce sám ísť. Lebo ty, keď tam budeš. Ponieważ, jeżeli ty tam będziesz. Keď nastane aj tá najzložitejšia situácia. Vtedy, kedy nawet ta najtrudnejšia situácia nastane. Tak ty tam budeš. To będziesz tam. A ty dáš riešenie. I ty dáš vyjście. Volaj Pána. Volaj do Pána. Nech čokoľvek robí. Cokolwiek czyniłbyś. A kiedy si myślisz, że ty to dokażesz. Nawet jeżeli pomyślisz, że dasz rady. A wtedy wołaj, powiedz Panie, wtedy tak samo wołaj do Pana i powiedz, Panie, chodź ze mną. Lebo przyjdzie krytyczna sytuacja. Ponieważ przyjdzie taki krytyczny moment. Przyjdzie taka sytuacja, na którą si nie poczytał. Przyjdzie taka sytuacja, z którą w ogóle nie liczyłeś. Ale kusok si od Jordana. A tylko krok jesteś od Jordanu. Ale krok cię dzieli od śmierci. I tylko krok po prostu oddziela cię od śmierci. Viem o jednom kazateľovi. Viem, znám jedného pastora. Ktorý keď skončil svoje kázanie. Ktorý kedy zakončil svoje usluge. Sklonil sa na skonil sa na kazalnice. A zomrel. I umarł. Tu najkrajšiu prácu môžeš robiť. Najpiękniejszą pracę możesz wykonywać. Ale len krok je od smrti. Ale zawsze tylko krok od śmierci. Preto volaj Pána. Ponieważ, dlatego wołaj Pana. Wszystki bądź z Panem. Zawsze bądź z Panem. Aby ta chwila śmierci. Żeby nawet ta chwila śmierci. Była w jego rękach. Była zawsze w jego rękach. A oni sekają. I oni rąbią. A rógu. I rąbią. A rógu. I ścinają. A naraz się nieco stało. Nagle coś wydarzyło się. Naraz jednemu z tych proroków uletelo železo zo sekery. Nagle jednemu z tych uczniów prorockich wypadło ostrze sekery. On tak oddanie, on tak horliwo robił. On tak gorliwo pracował, że w ogóle si nie wszimol, że ma aj na nieco inne dawać pozor. Że nawet nie zauważył, że na coś innego tak samo musi zwracać uwagę. Że musi dawać pozor aj na tą sekierę, aj na to żelezo. Że musi uważać tak samo na siekierę, czy na trzon i na ostrze. Nie wiem na to, co robi. Nie tylko na to się koncentrować, co on robi. On się nie przyjmał, że się wzťah uwolniuje. On nie zauważył, że ten stosunek się uwalnia. Wiecie, on kiedy już natiahł z tą sekierą, kiedy już po prostu zamachnął się z tą siekierą, tak on już musiał czuć, że to na tą porysku tak hop, musiał czuć, tak że musiał czuć, że to tak to ostrze tak nie trzyma tak mocno.
si to nie wszímał. Ale nie zwracał na to uwagi. Wszak tam jest Pan. Przecież tam jest Pan. Pan chciał, abyśmy to robili. I Pan chciał, byśmy to wykonywali. Chce, abyśmy gorliwo pracowali. On chce, żebyśmy bardzo gorliwo podchodzili do swojego zadania. Ale nie dał pozor na wzdiach. Ale nie uważał na stosunki. Wzdiach. Relacje. Moi drogi. Kochani. Wzdiachy są bardzo dôleżite. Relacje są bardzo ważne. Możesz być kazatelem Bożego Słowa. Możesz być nawet pastorem. Możesz być starszym zboru. Możesz być starszym zborze. Możesz być pracownikiem. Możesz być pracownikiem zborowym. Możesz tu najkrajszą pracę robić. Możesz najpiękniejszą pracę wykonywać. A może się ci rozpadnąć rodzina. Ale twoja rodzina może rozpadnąć się. A nie dawasz pozor na wzdiach. Jeżeli nie uważasz na relacje. A nie dawasz pozor na to, że hop, już moja manżelka mi tak mówiła, kiedy si już znajdziesz czas na mnie. Jeżeli nie zwracasz uwagi na to, że twoja żona już do ciebie mówi, kiedy znajdziesz w ogóle czas na mnie. A ja mam problemy. Ja też mam problemy. A ja bym potrzebowała, aby si aj so mną sa porozprawiał. Ja też byłabym wdzięczna, żebyś też ze mną spędził kilka chwil. Wiecie, mnohokrát, mnoho ludzi przychodzą k nam. Wiecie, wiele ludzi przychodzi do nas. A widzim, że nie staczy, aby som len týmto ľuďom sa venoval. I widzę, że nie wystarczy, żebym tylko tym ludziom poświęcał się. Ja musím pozerať aj na vzťah so svojím synom. Ja muszę patrzeć również na relację z moim synem. Na vzťah s mojou ženou. Na relację z moją żoną. Na mój vzťah s moim pánom. Na moje relacje z moim panem. Nie mogę si povedať, že ja robím dobrú vec. Nie mogę powiedzieć do siebie, no ja wykonuję dobrą rzecz. Ja jestem gorliwy kazatel. Jestem gorliwym pastorem. A każem. I głoszę. Ale muszę im dawać pozor na wzťah. Muszę tak samo uważać na relacje. A ja się chcę opytać, jaki jest twój wzťah z twoimi dziećmi? Chciałem zapytać ciebie, jakie są twoje relacje z twoimi dziećmi? Jaki jest twój wzťah z twoją manżelką? Jakie są twoje relacje z twoją żoną? Żena, jaki jest twój wzťah z twoim mężem? A ty żono, jaka jest twoja relacja z twoim mężem? To jest bardzo dôleżite. Bardzo ważne to jest. To jest bardzo dôleżita otázka. Bardzo ważne pytanie. Lebo ak stále sa uvoľňuje ten vzťah, ponieważ jeżeli ciągle rozluźnia się ta relacja, a ty sa nevieš zastaviť. I ty nie potrafisz zatrzymać się. Nevieš si nájsť čas, aby si sadol so svojou ženou alebo so svojím mužom. Nie potrafisz znaleźć wolnej chwili, żebyś usiadł ze swoim mężem albo żoną. Alebo so svojím dieťaťom. Albo ze swoim dzieckiem. Dovtedy sa bude uvoľňovať ten vzťah, až dotychczas się będzie rozluźniać ta relacja. Až to železo odletí. Až to ostrze po prostu wyleci. Dzieci odejdą do szkoły. Dzieci odejdą do szkoły. Žena si nájde nejaké iné zamestnanie. Žena jakąś inną pracę znajdzie sobie. Alebo muž odcestuje niekam. Albo mąż gdzieś wyjedzie. A naraz zistí, že tvoji drahí sú v smrti. I nagle stwierdzi, że twoi kochani po prostu są jakby w śmierci. W blacie. W błocie. Hriechu. W grzechu. Wiecie, wtedy kiedy uleciało to żelazo. Wtedy kiedy to ostrze osunęło się. Wtedy si wspomniał prorok, że ach panie, aj to som mal pożyczone. To wtedy ten sługa proroczy po prostu przypomniał sobie, panie, nawet to miałem pożyczone. To wtedy jako kiedy si w ogóle nie uświadomował. Dotychczas jakby w ogóle nie zwracał uwagi na to, że to ma pożyczone. Że to jest tylko pożyczone. A ja się pytam. Ja chcę zadać ci pytanie. Co jest twoje? Co właściwie jest twoje? Co masz, co nie masz pożyczane? I co właściwie posiadasz tego, co nie pożyczyłeś? Wiesz, co jest twoje? Czy wiesz, co jest twoje? Kiedy zomriesz, a zoberesz si to ze sobą, to jest twoje. Kiedy umrzesz i weźmiesz to ze sobą, to jest twoje. Ale to, co będziesz musiał niechać. Ale to, co będziesz musiał pozostawić tutaj na tej ziemi. To masz wszystko pożyczone. To wszystko jest pożyczone.
Darmo mówi, że twoja żona to jest moja żona. To po prostu na darmo ty mówisz, że twoja żona to jest po prostu twoja żona. Darmo mówi, że twoje dzieci to są twoje dzieci. Na darmo ty mówisz, że twoje dzieci to są twoje dzieci. Ty ich masz pożyczone od Boga. Wszystkie te masz pożyczone od Boga. Bóg ci ich zwerił. Pan Bóg powierzył je tobie. On ci ich pożyczał. On pożyczył je tobie. Abyś z nimi gospodarował. Żebyś po prostu zarządzał nimi. Nie możesz jedna ze swoim dzieciątkiem jako ze swoim własnictwem. Nie możesz po prostu zarządzać takim swoim dziecięciem, tak jakby to było twoje. Nie możesz ze swoją marzelką zachować, jako gdyby to było była twoim majątkiem. Nie możesz ze swoją żoną po prostu rozmawiać czy zachowywać się w ten sposób, jakby ona była twoim majątkiem. Ona jest od Boga ciebie dana, pożyczona. Ona jest od Boga dla ciebie dana i pożyczona. Raz będziesz sam musiał za nią odpowiadać. Pewnego dnia będziesz musiał odpowiedzieć za to. Raz będziesz musiał odpowiadać za swoje. Pewnego dnia będziesz musiał odpowiadać za swoje dzieci. Raz będziesz musiał odpowiadać za swój dom. Pewnego razu za swój dom będziesz musiał zdawać rachunek. Będziesz sam musiał odpowiadać za swoje auto. Będziesz musiał zdać rachunek ze swojego samochodu. Za wszystko, co masz. Z wszystkiego, co masz, co posiadasz. Teraz to wszystko tu niechaj. Ponieważ pewnego dnia wszystko zostawisz tutaj. To wszystko si dostał. Abyś z tym gospodarzył. To wszystko otrzymałeś, żeby po prostu zarządzałeś tym. Abyś z tym budował królestwo. Żebyś posługując się tym budował Boże Królestwo. A abyś budował swoje duchowe życie. Żebyś budował swoje życie duchowe. A potem to tu wszystko niechasz. A potem zostawisz wszystko. A twoje dzieci. Nawet twoje dzieci. A twoją żonę. Nawet twoją żonę. Wszystko. Wszystko. Wtedy si uwedomował prorok, kiedy stracił to żelezo. O Panie, aj to było pożyczone. Wtedy dopiero przyszło mu do głowy temu uczniowi prorockiemu, że kiedy zgubił to ostrze, wtedy o Panie, ono było pożyczone. Wiecie, wtedy kiedy stracamy niekogo, wtedy kiedy kogoś tracimy, wtedy zistimy, że oj, ako dobre, że zmeho mamy. Wtedy stwierdzamy, że jak to dobrze, kiedy mieliśmy go. Ale kim jest tam? Ale dopóki jest tam, nie wiemy, co to mu radować. Nie potrafimy cieszyć się z tego. Poznał som jednych starych mężów. Znałem jedno małżeństwo wieloletnie. A oni sa nie mali radi. I nie lubili siebie nawzajem. A stale szomrali jeden na drugi. I ciągle coś jeden przeciwko drugiemu miał, mówił. Ale kiedy jej mąż zomrel. Ale kiedy mąż jej umarł. Tak mi mówi, ach brat kazatel. To ona mi mówi, o bracie pastorze. Te długie dni samoty. Te długie dni w samotności. Aki był ten mój, taki był. Jaki był ten mój, no on taki był. Ale tu był przy mnie. Ale był tutaj ze mną. Wiecie, wtedy kiedy go straciła. Wiecie, wtedy dopiero kiedy ona go zgubiła, straciła. Wtedy si zaczęła ważyć, że ona go ma. Wtedy zaczęła sobie cenić w ogóle jego obecność. Wtedy si uświadomi człowiek, kiedy straca tych swoich milich. Wtedy dopiero zaczyna uświadamiać sobie człowiek, kiedy traci swoich kochanych, drogich. O Panie, aj to było pożyczone. Panie, nawet to było pożyczone. A ten to prorok nie szedł, aby mówił to ostatnim. Ten prorok nie poszedł, żeby uczeń prorocki nie poszedł, żeby mówić o tym innym. Nie zaczął lamentować, a wykrykować, o, co sa mi to stało. Nie zaczął biadolić i krzyczeć, o, co mi się to wydarzyło. Ale hnieć iszł za swoim panem. Ale zawsze, zaraz poszedł do swojego pana. A kiedy ty sa dostaniesz do problemu? A kiedy ty będziesz miał problem w swoim życiu? Ako rychło idziesz ty k panu? Jak szybko ty idziesz do pana z nim? Kolki je pan, ku któremu przyjdziesz ze swoim problemem. Który z kolei jest pan, do którego ty przyjdziesz ze swoim problemem? Najpierw to wie twoja sąsiadka. Najpierw może twoja sąsiadka o tym wie. Najpierw wiedzia o tym drugi ludzie. Najpierw po prostu znają wszystko o tobie. Wszyscy mówią o twoim problemie. Wszyscy już dyskutują, mówią o twoim problemie. Ale jeszcze si stale nie przyszedł k swojemu panu. Ale ciągle jeszcze nie przyszedłeś do swojego pana. A ten to syn proroka hniedzi się od swojego. Ale ten panu. Syn proroczy zaraz poszedł do swojego pana. Panie. Panie. Toto a toto sa stalo. To i to mi się wydarzyło. A i to było pożyczone. A i nawet to było pożyczone. A było mi powiedane, pójdź, a ukaż.
I po prostu Elizeusz powiedział do niego, chodź i pokaż. Pokaż, gdzie to? Pokaż to miejsce, gdzie to się stało. A on ukazał. I on pokazał. A ty chcesz, aby ci Pan Bóg wrócił to? Jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg dał ci z powrotem to, co ci uleciało do smrti, co po prostu zgubiłeś gdzieś tam w śmierci, jak widzisz, że twoje dziecko jest w smrti, jeżeli widzisz, że twoje dziecko pogrąża się w śmierci, jak widzisz, że twój mąż jest w smrti, jeżeli widzisz twojego męża, jak boryka się w śmierci, albo jak widzisz swojego ojca w smrti, albo widzisz swojego tatę, jak jest tuż na śmiercią, albo brata, albo siostrę, Pan się cię pyta, gdzie jest? Pan zadaje ci pytanie, gdzie on jest? Ty nie możesz powiedzieć, co ja wiem. Nie możesz powiedzieć, no co mnie to obchodzi, co ja wiem? No bo tak to odpowiadał Kain. Ponieważ tak samo Kain odpowiedział. Kiedy cały Gospodin pytał, gdzie jest twój brat? Jeżeli Pan Bóg zapytał go, gdzie jest brat twój? Kain mówi, a co są ja strażcą swojego brata? To Kain powiedział, no czy ja jestem stróżem mojego brata? Ty masz wiedzieć, gdzie są twoi mili. Musisz wiedzieć, gdzie znajdują się twoi ukochani. A ten to syn proroka mówi, tu jest. I ten syn proroka powiada, wskazuje na miejsce i mówi, tutaj to się stało. Tu w tym błocie. W tym błocie jest moje dziecko. Mój tata. Moja matka. Moja mama. Moi drogi. Moi kochani. Których Bóg na mnie swer. Ci, których Pan Bóg mi powierzył. O Panie, tu są. Panie, tutaj są. A ten to Pan zobrał drewo. I ten Pan wziął, wziął kij. A chodził to drewo na to miejsce. I rzucił ten kij tam na to miejsce. A nastał zázrak. I jakiś cud się wydarzył. Wyplawało górę żelazo. Ostrze wypłynęło do góry. Pan Bóg dał jedno drewo. Pan Bóg dał jeden kij, jedno drzewo. Dał Golgotski krzyż. Dał krzyż Golgoty. Który ci może wrócić. Który może zwrócić ci twoich bliskich. To, co si stracił. To, co ty zgubiłeś. To, co jest w blacie. To, co teraz leży w błocie. To, co jest daleko od ciebie. To, co daleko oddalone jest od ciebie. To, co już nie jest mocy twojej, aby si to zyskał spęt. To, co już nie potrafisz swoją własną mocą zyskać z powrotem. To, co tak czujesz, że si swoją nierozumnością, a niepozornością stracił. To, co czujesz, że przez swoją po prostu lekkomyślność zgubiłeś. Je Golgota. Golgota. Je tu krzyż. Jest tutaj krzyż. Który ci może. Który może ci wrócić to, co zgubiłeś. A ten to Pan mu mówi. Ten Pan do niego mówi. Zobacz si to żelazo. Podnieś to ostrze. A on wiecie, co musiał zrobić. I on wiecie, co musiał on zrobić? On si musiał klęknąć. On musiał uklęknąć. On sam musiał zomnąć. On musiał schylić się twarzą do ziemi. A chwycić, i aż pod swoją uroń sam musiał uchwycić i aż pod swoją po prostu swój poziom się musiał zniżyć. A wtedy wiedział się chwycić to żelaza. Dopiero wtedy potrafił uchwycić to ostrze. Wiecie, tak to by nie było dociągnął tu sekret. Wiecie, w ten sposób nie potrafiłby ją wyjąć. Ale ja są nie. Dlaczego by się ja tak pokorował? Ale ja jestem kimś. Dlaczego ja miałbym się tak uniżać? A chcesz, aby ci Bóg wrócił. Jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg zwrócił ci to, co jest w śmierci, to, co teraz jest pogrążone w śmierci, to, co jest stracone, to, co zgubiłeś, co, jest co dla ciebie już nie ma nadziei na aby to, ci krzyż Pana Jezusa, żeby krzyż Pana Jezusa, aby ci Golgota, żeby Golgota zwróciła ci to, co jest w śmierci, to, co już teraz jest pogrążone w śmierci. Pan Jezus mówi, po prostu unisz się po to. Miej pokorę. Musisz niekiedy zomnąć aż pod swój uroń. Musisz czasami po prostu schylić się pod swój poziom. A potem ci to Pan da. I potem Pan Bóg da ci. Wiesz, niekiedy musisz zobrać na seba tu winę. Wiesz, czasami musisz wziąć na siebie tę winę. Służył sam w jedną zborę. Usługiwałem dla jednego zboru. A tam był jeden człowiek, który mi stale robił źle. I był tam jeden człowiek, który ciągle mi czynił przykrości. A stale
strjehol na mnie, kiedy mi może poleno pod nogi. I ciągle podłoży. Czekał, kiedy nadarzy się okazja, kiedy może coś po prostu podsunąć mi pod nogi, żebym się potknął. A ja sam wiele trapel kvôli tomu. I bardzo cierpiałem z jego powodu. A teraz przyszedł k nám. A teraz przychodzi do nas. Nie było to tak dawno. Nie tak dawno temu. Asi 3 miesiące. Może 3 miesiące, przed 3 miesiącami. Może 4, nie wiem. Proszę. Może przed 4, nie wiem dokładnie. A nieco ode mnie chciał. I coś prosił ode mnie, coś potrzebował. A ja sam czuł, że nasz wzťah nie jest dobry. I czułem, że nasze relacje nie są najlepsze. A ja sam zapostawił przed tego brata. I stanąłem przed tym bratem. Ja si nie pamiętam, żeby sam czułem pół słowem mu był szpatny. Nie pamiętam, żebym co najmniej pół słowem ubliżył mu albo coś źle mu zrobił. Ale Pan Ježiš hovorí, že keď nemáš v poriadku svoj vzťah so svojím bratom. Ale Pan Ježiš mówi, jeżeli nie jest w porządku twoje relacje z twoim bratem, niechaj tam swój dar przed ołtarzem. Zostaw swój dar na ołtarzu przed ołtarzem. I przed ołtarzem mówi jego tłumaczenie. A potem chodź a zmier się ze swoim bratem. A potem przedtem idź i pojednaj się ze swoim bratem. A potem. Potem. Obetuj. Potem ofiaruj. A ja sam czuł, że mój wzťah z tym człowiekiem nie jest wyriešený. I czułem, że moja relacja z tym człowiekiem nie są w porządku po prostu. A jak sam mu dał to, co potrzebował? I tak jak mu dałem to, co potrzebował, postawił sam sam do cesty. To stanąłem mu w drodze a hovorím, i mówię do niego: brat mój, bracie, może cię o nieco poprosić. Czy mogę poprosić coś? Możesz mi wszystko odpuścić. Czy możesz mi wszystko, ale wszystko wybaczyć? Co ciebie sa bolestivo dotykało z mojego życia? Co dotknęło się ciebie z boleścią, jeżeli chodzi o moje życie? On sa rozpłakał. On zaczął płakać. Objal ma. On przytulił mnie. Objaliśmy sa obaja. I obydwaj przytuliliśmy się. Płakaliśmy. Wiecie, niekiedy musicie zobrać na seba. Że czasami musicie wziąć na siebie. Pod swój uroben sa musisz zohnąć. I pod swój poziom musisz po prostu uklęknąć. Zyskał zpět to, co si stratil. Żebyś mógł pozyskać z powrotem to, co zgubiłeś. Musisz sa wiedzieć pokorić. Musisz potrafić uniżyć się. To jest odkaz Ducha Świętego. To jest przesłanie Ducha Świętego. Pokorcie sa pod mocną ruką Bożą. Uniżcie się przed mocną ręką Bożą. A powyższy was swoim czasem. I On wywyższy was w swoim czasie. Golgota ci może wrócić. Golgota może wrócić ci to, co si stratil. To, co ty dawno zgubiłeś. Chodź Pan Jezusowi. Przyjdź do Pana Jezusa. A nie powiedz si, że ty robisz dobrą rzecz. I nie powiedz, że twoje zamiary są przecież dobre. A ty drugi ci nie rozumie. A ci inni po prostu nie rozumieją twoich zamiarów. Hovor o tych to rzeczach z Panem. Mów z Panem najpierw o tych rzeczach. A Pan ci da swoją radę. I Pan Jezus da ci radę. Da ci wychodzisko. Da ci wyjście. Da ci swoje pożegnanie. Da ci swoje błogosławieństwo. Będziemy sami. Będziemy się modlić. Skłonimy swoje głowy. Skłońmy swoje głowy. Drogi niebieski Ojcze. Drogi Ojcze niebieski. Z całego serca ci dziękujemy. Z całego serca dziękujemy ci za ten wieczór. Dziękujemy ci za twoje słowo. Dziękujemy za twoje słowo, które nam tak jasnie świeci do żywota. Które tak jasno przyświeca nam do życia. Każdy dzień. Każdego dnia. A we wszystkich rzeczach naszego życia. We wszystkich sprawach w naszym życiu. Zmarł jeden krok. Jesteśmy tylko jeden krok od śmierci. Panie Jezusie. Panie Jezu. Odpuść nam. Wybacz nam. Żeśmy się nie uświadomili. Że nie uświadomiliśmy się sobie. Że wszystko mamy len od ciebie zwerene. Wszystko mamy tylko pożyczone od ciebie. Odpuść nam. Wybacz nam. Żeśmy się to przyswoili. Że przywłaszczyliśmy sobie to. Pokornie cię prosimy. Prosimy cię z pokorą. Oczyści nasze serca. Oczyść nasze serca. Panie, daj swoją radę. Panie, daj swoją radę. Daj swoje światło. Daj swoje światło. Daj swoje pożegnanie. Daj swoje błogosławieństwo. Uczyń zázrak. Uczyń cud. Chcemy być uczestni twojego zázraku. Chcemy po prostu widzieć twój cud. A wiem, że len tam może fungować zázrak. I wiem, że tylko tam może działać cud.
gdzie sa wiemy pokorić. Kiedy my potrafimy uniżyć się. Gdzie sa wiemy zohnąć. Kiedy potrafimy schylić się. Odpuść nam. Wybacz nam. Że mamy tak twarde serce. Że takie twarde serca mamy. Tak nie radzi sa pokorim. Tak nie lubimy uniżać się. Ty. Tak nie radzi zoberemy na seba winu. Tak nie lubimy wziąć na siebie winy. A ty si wszystkie nasze winy na seba zabrał. I ty zabrał. Wszystkie nasze winy wziąłeś na siebie. O Panie. O Panie. Naucz nas to. Naucz nas tego. Uczyń dziw zázrak. Uczyń cud. Zázrak w naszych rodzinach. Cud w naszych rodzinach. Panie. Panie. A teraz. Tak samo i teraz. Czekamy na twój zázrak. Oczekujemy na twój cud. Na twój dotyk. Na twój dotyk. Na twoją radę. Na twoją radę. Teraz kiedy macie skłonione swoje głowy. Teraz kiedy wasze głowy zostaną skłonione. A kiedy Duch Święty dotyka waszych serc. A kiedy Duch Święty dotyka waszych serc. A tak przeżywacie, że Duch Święty przegowara k wam. I przeżywasz, że Duch Święty osobiście do ciebie mówi. A chcesz sa pokorić. I chcesz upokorzyć się. A chcesz na seba zobrać winę. I chcesz wziąć na siebie winę. Chcesz sa pokorić. Chcesz upokorzyć się. Chcesz zachranić twoich drahich. Chcesz zachować twoich bliskich. A tak czujesz, że si ich stracił. Czujesz w swoim sercu, że zgubiłeś ich. Zodwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Pójdziemy sobie za ciebie. Będę się modlił za ciebie. Niech cię pożegna. Niech cię Pan Bóg pobłogosławi. Aj cieba, niech ciebie pożegna. Tak samo. Aj cieba. Ciebie tak samo. Aj cieba. Ciebie. Aj cieba. Ciebie też. Aj was tam. Was tam. Aj was tam. Was tam w tyle. Dzięki Panu. Dzięki Panu. Panu. Ciebie też. Sława Panu. Chwała Panu. Panie Jezusiu, ty si widział te to zdwinute ruki. Panie Jezu, widziałeś te podniesione ręce. Te zdwignute serce. Te podniesione serca. Które są w nadziei dwigają k ciebie. Które z nadzieją podnoszą się do ciebie. Ty si powiedział. Powiedziałeś. Kiedy sa dwaja na tej to ziemi zgodnie cię o niejakiej rzeczy. Dwaj po prostu umówicie się na ziemi na jakiejkolwiek rzeczy. A będziecie prosić i niebieskiego będziecie Ojca. Prosić Ojca Niebieskiego. W moim imieniu. W moim imieniu. On wam to da. On da wam. A ty si powiedział, Panie Jezu. I ty powiedziałeś, Panie Jezu. Ak zostaniecie we mnie. Jeżeli wy wytrwacie we mnie. A moje słowa zostaną w was. Moje słowa będą mieszkać w was. Tak si proście, co len chcecie. Proście o cokolwiek byście chcieli. A stanie sa wam. I po prostu odpowie nam. Dziękujemy ci, dziękujemy Panie, ci Panie Jezu. Wolamy k ciebie. Wołamy do ciebie. Otwieramy ci swoje serca. Otwieramy swoje serca. Dziękujemy ci za Golgotę. Dziękujemy za Golgotę. Za to drewo krzyża. Za to drzewo krzyża. Za ciebie, który si na nią zomierał. Za ciebie, który umierałeś na nim. Dziękujemy. Dziękujemy. Że to jest zachroną. Że to jest naszym zbawieniem. Pre nas i nasze rodziny. Dla nas i dla naszych rodzin. A pre stratenych ludzi. I dla zgubionych ludzi. Którzy są w błocie w grzechu. Którzy żyją w błocie i grzechu. W śmierci. W śmierci. Sława ci. Chwała tobie. Halleluja. Niech jest ze wszystkiego osławione twoje imię. Niech jest wywyższone ze wszystkiego twoje imię. A pomóż nam. I pomóż nam. Abyśmy o tych to rzeczach rozmyślali. Żebyśmy myśleli o tych rzeczach. Abyśmy się za to modlili. Żebyśmy modlili się za to. Abyśmy się pokorili pod mocną twoją ręką. Żebyśmy upokorzyli się pod twoją mocną ręką. A ty nas powyższysz swoim czasie. I ty wywyższysz nas w swoim czasie. Sława ci. Chwała ci. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.